oglądamy zdjęcia, podziwiamy je, wszyscy wyglądają dostojnie na zdjęciach, no i szukamy jakichś znajomych, powiedzmy. Stryjka męża, nazywa się Aleksander Chyży. Był murarzem, wiem, że był murarzem. A niewiele wiem. Potem się wyprowadził na ulicę Łokoszyńską i tam mieszkał, ale w którym roku zmarł i tak dalej, to nie wiem. A z tego, co rozumiem, to jest brat mojego dziadka, czyli stryj mojego taty. Dziadek Stanisław, ojca mojego ojca, bardzo szybko zmarł. Znaczy on został zastrzelony w 1945 roku i to jest jego brat. Rozumiem, że musiał wyjechać z Kutna w takim razie, skoro się tutaj znalazł. Albo gdzieś chciał wyjechać w jakąś podróż, skoro to zdjęcie się tutaj znalazło, bo jak wiem, on jest z biura paszportu przeważnie, albo z dowodów. Bezcenny zbiór zdjęć i dokumentów przedwojennych mieszkańców powiatu kutnowskiego. Nieczęsto się zdarza i niewiele archiwów przechowało takie zbiory, ponieważ takie zbiory ulegają po prostu po iluś latach niszczeniu. U nas akurat mamy takie szczęście, że taki zbiór z przedwojennego kutnowskiego starostwa się zachował i że możemy do tego sięgać. Spośród około 10 tysięcy zdjęć, które się znajdują w naszych zbiorach, pokazujemy na wystawie 600 zdjęć. Znaczy, są to zdjęcia w miarę reprezentacyjne dla całości zbioru, ponieważ są tutaj ludzie, którzy byli ważni dla miasta z tytułu sprawowanych zawodów czy funkcji, ale są również zwykli mieszkańcy. Są włościanie, kupcy, sklepikarze, rzemieślnicy, szewcy. Także na cały przekrój społeczeństwa kutnowskiego, łącznie z przekrojem takim religijnym, bo wiadomo, że Kutno przed 1939 rokiem było miastem o charakterze, no, że mieszkali tutaj i chrześcijanie, i Żydzi. Jak wyglądał rabin Kut? Jak wyglądał dyrektor fabryki w Żychlinie? Jak wyglądał właściciel majątku w Komadzynie na przykład. Ja rzucam przykładowo, tak co mi do głowy przychodzi. Jak wyglądał szewc z ulicy Podrzecznej? Jak się nazywał? A może zaczniemy szukać, w którym to domu miał ten warsztat, prawda? Fotografie pochodzą z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Były pretekst do złożenia tych fotografii był bardzo banalny, bo chodziło o uzyskanie dowodu osobistego lub paszportu na wyjazd zagraniczny. To samo, co dzisiaj robimy, czasami nie mając świadomości, że być może tworzymy historię i jakąś bazę do przyszłych wystaw. W podpisach znajdziemy podstawowe informacje personalne. Możemy dalej drążyć historię. Mamy w podpisie ich adres, zawód, często imiona rodziców, miejsce urodzenia. Także jest to kopalnia wiedzy dla historyków też. Można szukać swojej osobistej historii. Jeśli ktoś pochodzi z Kutna, to niech spróbuje poszukać swoich przodków albo sąsiadów, bo ułożone jest ulicami. Możemy zobaczyć, kto tu mieszkał, kto tu żył, jak ci ludzie wyglądali, jak się sfotografowali.
Czy przychodzi taki moment w życiu na taką refleksję i na takie pytanie, kim ja jestem? Skąd ja pochodzę? Kto to był mój dziadek? Co on robił w życiu? Gdzie on mieszkał? Który to dom? Zapewniam, bo mnie te pytania osobiście bardzo nurtują. Pomysł narodził się 2 lata temu, kiedy spotkaliśmy się w takim gronie właśnie pani Teresa Mosingiewicz, Krzysztof Debich, ponieważ ja miałam dużą wiedzę na temat tego, co znajduje się w naszych archiwaliach i wiedziałam, że te zdjęcia warte są tego, żeby pokazać je miastu. Po prostu uważam w ogóle, że jesteśmy winni tą wystawę miastu. Nazajutrz rano na Starym Rynku dużo wozów włościańskich się najechało. Lekko wypogodziło się, deszcz przestał siąpić. Wiejskie kobiety, młodsze i starsze, ustawiły się w kilku rzędach i sprzedawały jaja, ser, owoce. Gospodarze natomiast przyprowadzili z sobą na sprzedaż bydło, konie, świnie, mieli załadowane towarem pełne furmanki. Na targu było pełno kwiku prosiąt, gdakania kur i co głośniejszych targów mieszczuchów z właścicielami. Czasem powiada się, że zbiory przechowywane przez archiwa państwowe są nudne. Z racji na to, że są to głównie akta instytucji, akta urzędowe, które niewiele tak naprawdę powiadają o danym regionie. Przykład tej szczególnej perełki, jaka znajduje się w zbiorach archiwów państwowych, i szczególnie miło mi jest to podkreślić, że ma to miejsce w Kutnie, pokazuje, że tak wcale nie musi być, że mogą to być zbiory interesujące nie tylko dla badaczy, dla historyków, ale dla przeciętnego użytkownika, dla mieszkańca tej naszej małej ojczyzny, jak czasem się powiada. Długo myśleliśmy nad tym, jak tę wystawę zrobić, jakie elementy wyeksponować. Tak jak powiedziałam, ta wystawa rodziła się długo, bo przez 2 lata dużo dyskutowaliśmy, dużo myśleliśmy o tym, jak po prostu te cenne zdjęcia sprzed 90 lat pokazać miastu, przywrócić pamięć, czy ocalić od zapomnienia, jak kto woli. Zachwycona wystawą, to znaczy zdjęcia, ale sam sposób pokazania zdjęć na tle zabytków przeszłości miasta, powiatu wygląda rewelacyjnie. I kolorystyka właśnie sepia, która jest dla tamtego czasu kolorem naturalnym, prawda? Bo zdjęcia były w ten sposób robione. Nie jestem z urodzenia mieszkanką Kutna, ale oglądam z największą przyjemnością to wszystko. Te dawne czasy zbliżone do mojej epoki trochę. Myślę, że jest to ciekawy pomysł dla mieszkańców Kutna zwłaszcza, bo to przecież dla nas tutaj wszystkich. Dzieje się tak w życiu, że staje się to bardzo ważne. Żeby wiedzieć, jak to było kiedyś. I na tej wystawie to można znaleźć.